W związku z wprowadzeniem przez Sejm RP ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, władze gminy zdecydowały się na zainwestowanie w systemy fotowoltaiczne, które będą zamontowane na dachach kościeleckich szkół oraz na budynku Urzędu Gminy. Dlatego włodarze zrobili rekonesans po obiektach, aby zapoznać się ze stanem technicznym dachów oraz z zapotrzebowaniem energetycznym poszczególnych jednostek. Towarzyszył im projektant systemów fotowoltaicznych, pan Krzysztof Kręc. Największe zapotrzebowanie na energię elektryczną, co oczywiste, ma zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Na dachu obiektu zostanie zamontowana instalacja o mocy ponad 39 kW-pików. Na szkole podstawowej w Trzęśniewie energię elektryczną będzie produkować instalacja o mocy 10 kW-pików. Sytuacja skomplikowała się w szkole podstawowej w Różkowie I. Ze względu na nietypowy kształt pokrycia dachowego i kiepski jego stan, zdecydowano, że w najbliższym czasie zostanie on wyremontowany, a następnie zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy nieco ponad 16 kW-pików. Natomiast na budynku szkoły podstawowej i biblioteki w Dobrowie prąd będzie produkować instalacja o mocy około 5 kW-pików. Budynek Urzędu Gminy w produkcję energii elektrycznej ze słońca wspomoże instalacja o mocy prawie 16 kW-pików. Sytuacja w sektorze energetycznym nie napawa optymizmem. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja znacząco wpłynie na ograniczenie bardzo dużych środków przeznaczanych z budżetu gminy na oświatę i zmieścimy się w nakazanym przez rząd przedziale oszczędności energii elektrycznej.